Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No widzisz, nie było tak źle, prawda? Leczenie hormonalne nie brzmi tak źle, nie? Pokaż. Musimy wykupić te leki i wrócimy tutaj za kilka miesięcy, zobaczymy co dalej. Ale już widać światełko w tunelu. No przecież mówiłam ci, że warto próbować. Medycyna idzie do przodu, może uda się jakoś, wiesz, te moje plemniki uratować, co? Arek, tylko pamiętaj, nie nastawiamy się za bardzo, tak? A ja się nie nastawiam. Po prostu dobrze się czegoś złapać, tak? Złap się mnie. No i co? Wszystko okej, okay. Niepotrzebnie się tak stresowałam. No okej, okay, ale pobraliście to, co mieli pobrać? Nie, nie, nie. Na razie to były tylko badania, a termin mam za tydzień, no i wtedy pobiorą komórkę. Aha, no okej. Okay. No to dobra, no to w takim razie zapisuję sobie do kalendarza. No jestem do twojej dyspozycji. Naprawdę, Kasia, dzięki. Cześć, dziewczyny! Cześć! A co wy tu robicie? Czekaj, czekaj, niech zgadnę. Spotykacie się potajemnie, in vitro te sprawy, staracie się tak? No, coś... masz nas, no. Tak, tak, tak. Kochamy się z Kasią miłością bezgraniczną. Widać, tak. Widać. W ogóle pasujecie do siebie jeszcze te buziaki na schodach. Coś prawda, pięknie. Tylko nic nie mów naszym facetom. Areczku, to co? To może ty zapłacić. Dobrze, Lucenko, to ja zapłacę. Kurczę, dziewczyny, przepraszam was za niego. No, spoko. Kasia, wszystko w porządku? A wy w jakim sensie? No trochę głupio mnie tak pytać wprost, ale masz jakieś problemy, komplikacje po tym poronieniu? A, Lucy, słuchaj, bo nie wiem trochę jak ci to powiedzieć, a... Dobra, to nie chodzi o Kasię, tylko o mnie, Lucy. Zdecydowałam się na sprzedaż tej komórki jajowej. Co? I ty jej w tym pomagasz? Lucy, nie pomaga, znaczy pomaga, ale nie popiera, okej? Okay? Lucy, to jest moja decyzja. I płakam cię, nie mów nikomu, bo Krzysiek nic o tym nie wie. O czym Krzysiu nie wie, co? Że się spotykacie, tak? Dokładnie tak. Tak właśnie myślałem. To co, idziemy? Tak, chodźmy, no. Chodź. Chodź, chodź. No dobra, no to my lecimy. Cześć, do zobaczenia. Cześć. Powodzenia na nowej drodze życia. Co, no powiedziałem coś głupiego? Nie jedno, wiesz? Ale co? No faktycznie, któraś z nich może mieć problem, tak jak ja sobie jaja robię, nie? No właśnie. Dobra, słuchaj, w sumie to nic takiego. Jak chcesz, to ci powiem, tylko z góry cię uprzedzam. To jest tajemnica. Nie, to słuchaj, jak jest tajemnicą, to ja nie chcę nic wiedzieć. Wystarczy mi tych tajemnic. No, w sumie nie dziwię ci się. To co, jedziemy? Mhm. Nie muszę, to wolę nie wiedzieć.